Zainteresowanie zmianami klimatycznymi jest obecnie wyzwaniem takim, które szczególnie młodszych ludzi interesuje i stąd pojawił się pomysł na wprowadzenie tego tematu. W temacie Centrum Społeczności najbardziej zainteresował mnie aspekt społeczny całego tematu i całego przedsięwzięcia zaprojektowania takiego osiedla, które mogłoby odpowiedzieć na aktualne zapotrzebowania użytkowników. Nie tylko biernie odpowiadać na sytuację kryzysową, ale też rozwijać się z czasem. Centrum Społeczności było zaplanowane jako pierwszy budynek, który ma powstawać na osiedlu dla uchodźców. Miało przyjąć pierwszą falę tych użytkowników, ale również swoją architekturą miało nie ograniczać ludzi, tylko pozwalać na zmiany funkcjonalne i przestrzenne w obiekcie. Najważniejszymi założeniami projektu była szybkość realizacji budynku, jego elastyczność funkcjonalna, czyli możliwość zmiany funkcji wewnątrz oraz kwestie lokalności wykonania materiałów, ekonomiczności tego projektu. Najważniejszą koncepcją, którą pracowałem już podczas projektowania, było projektowanie w czasie, czyli projektowanie w taki sposób, żeby budynek mógł się zmieniać, żeby nie była to stały albo tymczasowy obiekt, który później należy rozebrać i przerobić na coś innego, tylko zaprojektować obiekt w taki sposób, żeby on w czasie mógł się zmieniać. Prace studenckie zgłaszane do konkursów dają możliwość wpisania tego do CV. Dają również podwyższenie samooceny, bo wiemy, że nasz projekt i nasze możliwości są znacznie lepsze, kiedy jesteśmy w stanie porównać się z innymi. W architekturze konkursy są częścią naszej pracy zawodowej. Jak najszybsze startowanie w tych konkursach daje doświadczenie. Pracę wysyłałem z myślą taką, żeby po prostu ktoś ocenił ten projekt, zobaczył go poza naszym wydziałem. Wygrana jest na pewno zaskoczeniem. Studia na Wydziale Architektury dają na pewno dużo możliwości, dużo okazji do rozwoju, nie tylko tak naprawdę w architekturze. Możemy rozwijać się w wielu kierunkach, czy to graficznych, czy technicznych. Mamy bardzo dużo pól do wyboru po studiach.